Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Po kolejnej burzliwej i emocjonującej sesji Rady Miasta w naszym studiu nie mogło zabraknąć kogoś, kto na sali się znalazł. Tym razem jest to prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrze się wstawało dzisiaj rano po tak długich obradach? No, ja nie mam problemu ze wstawaniem. Jestem przyzwyczajony do długiej pracy, rzadko kiedy poniżej 12 godzin, więc nie ma z tym problemu. To, co działo się wczoraj na sali obrad, myślę, że można komentować na różne sposoby. Na pewno sporo figli spłatał system, który służy do głosowania i z jednej strony oczywiście pojawiały się przepychanki i tematy zastępcze, czasami wypowiedzi niemerytoryczne, no ale z drugiej strony ten system też trochę przeszkadzał, no bo wyświetlał na przykład złe nazwiska, chociaż pan prezydent może być zadowolony, bo kiedyś do głosu nie był dopuszczany, a później wyświetlał się cały czas w imieniu każdego radnego, więc być może tutaj taka odmiana. Ale zostawiając żarty na bok, myślicie o zmianie tego systemu w jakiś sposób, aby to nie utrudniało przebieg sesji? Ja myślę, że złem jest to, że to jest sala, która jest nieprzystosowana do tego typu obrad. Od wielu, wielu lat trzeba było myśleć o tym, żeby była rzeczywiście siedziba sądeckiego ratusza w jednym, godnym miejscu. Jesteśmy w tej chwili chyba w 22 miejscach. To jest bardzo złe. Za każdym razem rozkładanie systemu, składanie systemu, to też nie służy końcówkom, całemu software'owi, także to jest też niedobre. Stąd propozycja, żeby wybudować Urząd Miasta w jednym miejscu. No, w tej chwili raczej na to nie ma szans, ponieważ widać ewidentnie, że część Rady podjęła decyzję o tym, że realizuje scenariusz powrotu do władzy poprzedniego układu, czyli do tego właśnie dziadostwa, które właśnie zostało spowodowane takimi systemami, takim warunkami pracy, jaką ma Rada Miasta, jaki ma urząd, jak mają pracownicy. I jest to realizowane, tak? Czyli nie został przyjęty budżet, zmiany budżetowe na ten rok. Nie wiem, co ma to na celu, bo zakup podnośnika transportowego dla DPS-u, wypłata nagród w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 21. Nie wiem, dlaczego radni są przeciwni temu. Na przykład też nie będzie zrealizowany monitoring w szkole podstawowej numer 7, w podstawowej numer 8. Także szereg rzeczy blokowanych jest nie bo nie, złośliwie, w tym celu, żeby rzeczywiście doprowadzić do zmiany władzy w Nowym Sączu. Tutaj to, o czym pan mówi, dotyczy tego, że nie został podjęty jeden z punktów. Rozumiem, że to opóźnia te inwestycje, a nie skreśla je zupełnie. Właściwie je skreśla, dlatego że mamy listopad, trzeba je było wykonywać właściwie teraz. Co więcej, to nie jest jeden z punktów, to jest cały budżet powiązany także z WPF-em. Ja będę musiał dzisiaj pana marszałka poinformować, że Rada Miasta Nowego Sącza nie zgodziła się na przedłużenie projektowania koncepcji mostu południowego. Także naprawdę to już zaczyna być mało śmieszne, chociaż wiem, że to jest komedia, to co niektórzy radni reprezentują, ale to przestaje być śmieszne, bo to po prostu zagraża normalnemu funkcjonowaniu miasta i przede wszystkim daje kreskę na wszystkie inwestycje, które mają być w mieście dokonywane. Panie prezydencie, jak się panu podoba to, że radni zaczynają się dyskusje przez media tak naprawdę, bo w trakcie sesji wykorzystano przerwę na to, żeby każda ze stron się wypowiedziała. Zamiast rozmawiać na sali, ta dyskusja odbywa się na takim publicznym, w takim publicznym miejscu. No, przede wszystkim odebrano głos prezydentowi, bo zawsze było tak od wielu, wielu lat, że prezydent miał prawo wypowiedzieć się na sesji Rady Miasta, opowiedzieć o tym, co się dzieje. W tej chwili to zostało zabrane. Wczoraj nawet ten punkt został całkowicie zdjęty z obrad. Także no, rzeczywiście prowadzenie tych obrad jest kuriozalne. Prezydium zmierza, tak jak powiedziałem, tylko do jednego, to znaczy do powrotu do starego, tak? Czyli wracamy do tej rzeki. Sądeczanie zadecydowali rok temu, że są za zmianą, ja tą zmianę wdrażam.
bo wsłuchuję się w głos sądeczan, ja jestem prezydentem wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, realizuję te inwestycje, które były oczekiwane od wielu, wielu lat. Natomiast oni chcą powrotu do tego Sącza, który tak gdyby utożsamiany był z ulicą Wąską, brakiem basenu nad Łubinką, krzywymi chodnikami, dziurawymi drogami. Ale myślę, że nowosądeczanie tego nie kupują, nie chcą tego powrotu do tej sytuacji. Akurat te niektóre inwestycje są realizowane, do nich za chwilę wrócimy. Pan powiedział o tym, że nie został pan dopuszczony do głosu, został zdjęty punkt dotyczący pańskiej pracy pomiędzy sesjami. Teraz jest szansa na to, żeby powiedzieć, co się wydarzyło w takim razie. No przede wszystkim w zakresie dróg miejskich dzieje się bardzo dużo. Prowadzone są remonty na ulicy Wyspiańskiego. Jest przebudowywana ulica Kunegundy i Grodzka. Remontujemy Aleję Sucharskiego. Nadal modernizujemy kostkę kamienną na rynku, tu są końcowe prace. To samo dotyczy ulicy Wąskiej. Przebudowujemy estakadę na ulicy Tarnowskiej, tak aby była bezpieczna i estetyczny wjazd do miasta. Cały czas prowadzimy remont nawierzchni na ulicy Myśliwskiej. No i chodnik w ciągu ulicy Prażmowskiego, a także Trauguta od Nawojowskiej do torów kolejowych. Remontujemy także boczną drogę od ulicy Wyspiańskiego i dokonujemy doświetlenia 7 przejść dla pieszych, 5 na Nadbrzeżnej, ale także na Kolejowej i Alejach Wolności, a dodatkowo w tym roku jeszcze jedno przejście na ulicy Lwowskiej i w okolicach szkoły tak zwanego elektryka, no bo tam doszło do wypadku. I zwracamy na to uwagę i do tego wracamy. Zakończono w tej chwili już roboty na Wieniawskiego, to jest boczna od Królowej Jadwigi, a także Reguły Wiśniowej. Oczywiście duże inwestycje, czyli Narwiku i Krakowska, zostały skończone w okresie letnim. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest kwestia, to, co jest w trakcie opracowywania i to, co mieszkańców może interesować, to projektujemy ulicę Starowiejską, projektujemy ulicę Gospodarską, projektujemy chodnik na ulicy Dunajcowej, także przygotowujemy połączenie ulicy Pieczkowskiego z ulicą Lwowską i Lwowską z Alejami Piłsudskiego. To ta tak zwana obwodnica wschodnia Nowego Sącza dopinająca ten ring. No i oczywiście 29 listopada to przebicie do ulicy Smolika, a także projekt budowy Jana Pawła II, przebudowy całej ulicy, także od ulicy Zielonej. Także dużo, dużo pracy. I te inwestycje, o których pan mówi teraz, one mają szansę znaleźć się w przyszłorocznym budżecie, jeśli chodzi o wykonanie, tak? Tak, tak. Część to jest oczywiście są projekty, ale żeby je wykonywać na przykład w 2022 roku, to też je trzeba zaprojektować. Natomiast jeżeli to się uda, to oczywiście będą to także w 2020. Natomiast też z ciekawostek takich większych tematów, no to Wiśniowieckiego też mamy nadzieję zrealizować w przyszłym roku. I to, co mi na sercu bardzo leży, to ulica Broniewskiego. Tam z przebudową całkowicie też systemu parkingowego, bo są dwie duże szkoły, specjalna szkoła i szkoła 18. Przychodnia, przedszkole Jazi Małgosia, no i duże osiedle, które wymaga naprawdę poprawy tej infrastruktury parkingowej. Panie prezydencie, wracając do sesji Rady Miasta, nie podjęto decyzji a propos tego, aby odwołać się od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni nie zgodzili się na to. No i pytanie, co to oznacza? Dlatego, że mieszkańcy chcieli, na pewno część z mieszkańców chciała korzystać z tego surowca, który ma sprawić, że będzie bardziej ekologicznie. On oczywiście w 100% problemu nie rozwiązuje ze smogiem, no ale z jakimś krokiem. Walki nie ma. Ale z jakimś krokiem, tak, zdecydowanie, no znowu następna decyzja nie, bo nie, bardzo dziwna. Chcieliśmy wystąpić do WSA po to, żeby rzeczywiście ten błękitny węgiel był dostępny w Nowym Sączu i znowu decyzja radnych, że nie. Naprawdę przedziwna sytuacja. Wiemy, że część mieszkańców jest zainteresowana tym błękitnym węglem. Ja sam widziałem, jest to potwierdzone naukowo, że on jest bezdymny, bezwonny i naprawdę to spalanie odbywa się bardzo dobrze. Oczywiście to jest jeden tylko z kierunków, bo też jest kwestia nauki palenia w tych piecach opalanych starym węglem. I tu też będziemy to robić w porozumieniu z sądeckimi, oczywiście też fachowcami, ale także i kominiarzami. To są też kwestia oczywiście komunikacji miejskiej, to jest kwestia też gazyfikacji całego terenu, rozbudowy możliwości MPC-u. W tej chwili do Newagu następna most będzie przyłączona, bo Newag się rozbudowuje i cieszymy się z tego, że sądecki
tacy przedsiębiorcy przychodzą na to ciepło systemowe, bo ono jest 99% mniej zanieczyszczeń powoduje. Panie prezydencie, no ale właśnie, nie ma tej decyzji, żeby się odwoływać, co w takim razie teraz? Analizujemy sytuację, mamy oczywiście środki przygotowane do tego, żeby dopłacać do tego paliwa, do tego węgla, także tu się muszą wypowiedzieć prawnicy. No, chcieliśmy, że tak powiem, pójść prostą drogą, ale niestety tutaj część radnych zablokowała. Pan prezydent sam się nie może odwołać, tak? Tutaj uściślimy. Tak, to trzeba po prostu będzie to zrobić prawdopodobnie, jako któryś z mieszkańców będzie musiał we własnym imieniu wystąpić i to pewnie się stanie. Natomiast jest to słabe, że Rada Miasta nie wspiera prezydenta w walce ze smogiem, tylko wybiera właśnie taką ścieżkę na złość, babci odmroży sobie uszy. A stworzenie jakiejś innej uchwały, która miałaby zastąpić tą wadliwą z punktu widzenia Rio i właśnie pozwolić na tego typu inwestycje w świeże powietrze? No tak jak powiedziałem, ona nie jest wadliwa, natomiast jest kwestia tego, żeby radni chcieli współpracować. Oczywiście, że tak, właśnie dlatego powiedziałem, że prawnicy nad tym pracują, jaką formułę inną przyjąć, żeby to umożliwić. Pojawiła się ostatnio decyzja, wojewoda nie podważy uchwały, która ma dotyczyć wody. Mają wrócić dopłaty do wody i ścieków. Przynajmniej taka informacja krąży w internecie. Jakie ma pani informacje na ten temat? Tak, otrzymałem pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie, ponieważ jeszcze ta uchwała tam nie dotarła. To oznaczałoby to, że Urząd Wojewódzki nie przekazał Rio tej uchwały, więc sprawa jest w toku. Myślę, że się Rio do tego odniesie. Co by się nie działo, to oczywiście problem leży w sądeckich wodociągach. Jest jakiś problem związany prawdopodobnie z kosztami, prawdopodobnie z tym, co tą spółkę czeka. Bo proszę państwa, to co się teraz dzieje, to jest wierzchołek góry lodowej. To jest dopiero początek naszej niestety drogi bardzo trudnej. Dlatego, że te 30 milionów złotych, które zostały wydane w zeszłym roku za sprzedaż sądeckich wodociągów, będą musiały spłacić sądeckie wodociągi. I tutaj audytorzy wyliczyli tą kwotę na 54 miliony złotych. Włos się jeży na głowie, szanowni państwo. Sądeckie wodociągi będą musiały zapłacić 54 miliony złotych inwestorowi za te środki, które uzyskaliśmy w zeszłym roku do budżetu miasta. Skąd sądeckie wodociągi wezmą 54 miliony? No pytanie jest bardzo, bym powiedział, trudne, ale też i odpowiedź jest bardzo prosta. Nikt nie przyniesie tych pieniędzy w walizce. To są pieniądze, które pojawią się na naszych fakturach w przyszłych latach, a jeszcze trzeba do tego dołożyć problem ciągłego wzrostu kosztów sądeckich wodociągów. Panie prezydencie, ale wracając tak do sedna tematu, bo żeby mieszkańcy wiedzieli o co i jak oni to odczują tak naprawdę, skoro ta uchwała nie dotarła do Rio, to znaczy, że dopłaty będą na przykład w miesiącu grudniu do wody i ścieków. Fizycznie, nie wiem, w tym miesiącu przecież zapłacili więcej już za rachunki. No dokładnie, także po prostu nie widzę w tej chwili takiej możliwości przez te ruchy, które były wykonywane, żeby tak się to skończyło. Co więcej, ja mam takie sygnały ze strony mieszkańców, że nie chcą dopłacać do wody wszystkim sądeckim przedsiębiorcom, biznesmenom, do basenów, do jacuzzi, tylko trzeba pomyśleć o tych, których rzeczywiście na tą wodę nie stać. I tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje taki program osłonowy, bo to, że ta woda jest za droga w Nowym Sączu, no to jest oczywiście jedna sprawa. Natomiast rzeczywiście trzeba zadbać o tych najuboższych, których na to nie stać. I oczywiście te osoby, te rodziny trzeba wspierać. Był temat także tego, żeby odwołać się do Wód Polskich, aby obniżyć taryfę. Na czym to stanęło? To już tak zupełnie na koniec. Wody Polskie wznowiły postępowanie w sprawie taryfy, czyli dostrzegły, że są przesłanki ku temu, żeby o tym w ogóle rozmawiać, żeby coś takiego analizować. Sprawa jest w toku. Prezydent Ludomir Hendzel był gościem w studiu Radia RDN Nowy Sącz. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.